Halo, halo, czy jest z nami Damian Holecki? Halo, halo, dobry wieczór, witam cię Sebastianie, witam wszystkich państwa. No panie Damianie, dobry wieczór, miło mi pana gościć w tym nieco innym studiu, jak pan pamięta chyba z początków listy śląskich szlagierów. No tak, czasy się zmieniły. Wydaje mi się, że możemy teraz to zrobić szybciej, mniej boleśnie, bo jak widzisz, rozmawiamy przez kabel. Znaczy, może nie, przez Wi-Fi, a nie przez kabel w sumie. I jesteśmy do przodu o tyle, prawda? Mamy jakieś 100 lat świetnych. Zdecydowanie tak. Damian, czy ty pamiętasz początki listy śląskich szlagierów? To już 700 notowań za nami. No ale coś mi się wydawało, że jakby spojrzeć w statystyki, to od pierwszego odcinka tam żeś gościł. Tak, pamiętam te pierwsze odcinki, może nie było od samego początku, ale zdecydowanie pamiętam początki, pamiętam jak to się wszystko odbywało, pamiętam listy na antenie telewizji, wszystko pamiętam. Pamiętam też różne śmieszne sytuacje związane z losowaniem skutera na przykład. Pamiętam wiele sympatycznych chwil i szkoda, że te chwile tak są ulotne. Tyle. Ulotne chwile, no dokładnie tak też jest. Często żeś gościł w tym studiu, zarówno w tym teraz, jak i w tym pierwszym. Powiedz mi śmiało, Damian, jakieś takie historie, które troszkę by można uchylić, rąbek tajemnicy, żeby teraz ci, co nas oglądają, mogli zobaczyć i dowiedzieć się, jak to wszystko wyglądało od kuchni. Historii było kilka, tylko żadna z tych historii, znaczy kilka takich sympatycznych, ale te, które chciałbym opowiedzieć, to ich nie mogę powiedzieć, bo ja się uczestniczył, to znaczy wydawca tego wszystkiego, uczestniczył w tym wszystkim i były to takie dosyć dziwne sytuacje, z których mogło coś wyjść, ale nie wyszło, dlatego tego sobie oszczędzę. Natomiast jak ja się oglądam, na pewno wiem, o czym mówię. Natomiast było mega dużo sympatycznych akcji. Pamiętam na schodach taką małą ciapelkę, taką małą klatkę, w której Jula i Kola na przykład nadawały. No, Damian, możemy chyba śmiało powiedzieć o tych schodach, że to były schody w TVS-ie. Tak, to były schody w TVS-ie. I na tych schodach taki malutki pokoik, dosłownie metr na metr, w którym siedziała Jula i Kola, tam przyjmowały telefony od osób, które chciały być w koncercie życzeń, które chciały kupić koncert życzeń. I pamiętam z tym mega dużo śmiesznych sytuacji, tym bardziej, że były to takie czasy, że myśmy się przy tym mega kumplowali. Jeździliśmy na wspólne imprezy, było sympatycznie, wesoło. To były zupełnie inne czasy, zupełnie inna muzyka też, tak możemy powiedzieć. Było jakoś tak więcej takiej miłości, dobroci, wszystkiego. Tak jak wiesz, teraz porównujemy czasy do lat, wiesz, hipisów, to mogę powiedzieć, że teraz mamy coś takiego, że w tej muzyce się tak podziało trochę dziwnie. Poszło to w jakąś taką złą stronę. Kiedyś było zupełnie inaczej. I jak byłeś świadkiem też tych wydarzeń, to chyba wiesz, o czym mówię. Wydawał mi się, że dzisiaj chyba nie ma co gadać o tych złych sytuacjach, lepiej się cieszyć. 700 wydań za nami, przed nami kolejne co najmniej 700, więc jakie plany na kolejne 700 Damian Holecki ma? Jesteś aż takim optymistą, że myślę, że będzie 1400. A dla kogo robimy ten wywiad? Bez kozery powiem 2500. Dobrze, więc ja przede wszystkim, jeśli mogę, bo nie wiem ile mamy czasu, chciałbym przede wszystkim złożyć życzenia wytrwania i oczywiście mówimy tutaj o 1000 odcinkach, żeby się, znaczy 1100, mówi się zawsze do setki, więc jak się składa życzenia, to się mówi 100 lat, tak? A więc ja życzę naprawdę jeszcze przynajmniej 70-100 tysięcy, żeby się działo, żeby to było, żeby przede wszystkim to się kręciło. Życzę dużo wytrwałości przede wszystkim producentowi i właścicielowi tego programu, tych wszystkich grzecznych, niegrzecznych dzieci, które miał wobec siebie. Chciałbym też w imieniu tych właśnie grzecznych, niegrzecznych dzieci podziękować mu za to, że mogliśmy współpracować tyle lat i że pomimo ciężkich czasami chwil wytrwał dalej i naprawdę wielki szacun, że ogarnia to cały czas i tego bym chciał życzyć Tobie, Jasiu, żebyś
żeby było wszystko ok, żeby jeszcze się dużo, dużo fajnych rzeczy działo. Ja mogę śmiało Ci podziękować w imieniu naszego pana producenta, mam go jak zawsze tutaj w uchu, go do podziękuj, więc dziękuję w jego imieniu. Dzięki. Damian Holecki. Dobrze, panie Damianie, to jeszcze na sam koniec o tych planach. Co na przyszłość? Bo wszyscy straszą tą pandemią, że ona się zbliża, że idzie 77. fala, że będzie jeszcze gorzej jak było. Damian Holecki, bierę to do siebie, czy już ma jakieś plany koncertowo-wydawnicze i będzie szło do przodu? To znaczy, nie ukrywam, że w związku z wystraszeniem szerszej publiczności kupę ludzi nie planowało w ogóle jakichś wydarzeń na październik, listopad. Nie słyszymy się z Damianem, ale to niedobrze, to może wrócimy do tego. Miejmy nadzieję, że jakieś tam małe... Jest! Damian. Dzwonił do mnie. No, dzwonię jest. Do ciebie. Jesteś... Ja mówię, że ja za bardzo nie wierzę w to wszystko, żeby to się mogło wydarzyć jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie dopuszczam takiej myśli, żeby to się stało, a jak mówiłem wcześniej, że koniec roku zaczyna się znowu tak dla nas wykonawców, że wszyscy ci ludzie, którzy chcieli nas na koniec roku, to już się tak barykadują, że a nie wiadomo co będzie, prawda? To ja trzymam kciuki, że te barykady po prostu odpuszczą, a my będziemy mogli śmiało do końca roku wszyscy dograć i w bardzo dobrym towarzystwie się widzieć. Damian, wielkie Ci dzięki za to, że mógł Cię gościć, przynajmniej wirtualnie podczas tego notowania. Wszystkiego dobrego.